Cześć, Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ori and the Will of the Wisps. I tak, ja sobie troszkę pograłam, słuchajcie, tutaj... Przybliż. Tyle, ile mogłam, to pozdobywałam na razie. Gdzie się dostać mogłam, tam się dostałam, ale mam dużo ród, słuchajcie. Gdzie to jest? Miejsce na kamień. Nie widzę, gdzie mam rudy. W każdym razie ród mam dużo i tak myślę, że moglibyśmy się teraz właśnie tepnąć tutaj do tego tu i niech on tam robi, co ma robić, a tam za chwilę sobie wrócimy. Ja oczywiście zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. I tak, i też sobie dokupiłam troszkę ulepszeń. Zaraz jeszcze pójdziemy do tego gościa. O, panie, bo ja tu... Dobrze, my pomożemy przyjaciółce, tak? Dobrze. Aha, pogłoska. Ja mniej więcej wiem, o co w tej pogłosce chodzi. Dobrze, ale stary, bo ja mam tutaj właśnie rzeczy dla ulepszenia. Właśnie, mamy 12 ród, jak widzicie. I tak, możemy sobie to i to od razu zrobić, więc dobra, kulczasty problem. I tutaj w jedno miejsce chyba... Ojej, ukuł się. Tutaj w jedno miejsce będziemy mogli się chyba dostać. Zresztą zaraz zobaczymy. Bo wiem, że tam jest właśnie takie przejście, gdzie trzeba było wykorzystać właśnie naszą tą umiejkę z rozbłyskiem światła. Tak, bo jeszcze mamy to. Zrobimy więcej domków dla mokich. Super. Została nam jedna ruda. Tutaj mamy... tutaj będziemy musieli mieć 8 ród. Kiedyś to sobie złapiemy. Ty, Moki, na razie daj mnie spokój. Tak, ja chcę sobie tu przybliżyć. Tu jest jakieś zejście w dół. Ale ja chcę tutaj iść do tego gościa i jeszcze do Opra. Ale dobra, ja sobie na razie zejdę tu. Tak, to ten chyba nam mówi, że możemy iść tam w ciemność. Tak, jemu się tutaj, no tak, pogubiło mu się. Tu się jeszcze nie dostaniemy. Ty mówisz, że tu, tak? Ja sobie kupiłam tą umiejkę, co wy mówiliście. Grzmot, zaraz. Chyba to było? Zaraz zobaczymy. Tak, tylko że my to chyba mamy... Nie w dół. Dobrze, w każdym razie, tutaj i tak się jeszcze kiedyś mu dostaniemy. Nie pamiętam, na jakiej zasadzie to się dostawało, ale jakoś się dostaniemy. Właśnie tu będzie szybciej. Nie będę tutaj wyskakiwać. I pójdziemy do... Zaraz, do kogo my pójdziemy? A, mam oddychanie pod wodą, to też już wpływałam sobie w fajne miejsca, gdzie mogłam właśnie pozbierać expy i tak dalej. Ale tutaj chcę do tego, Twilena, tak? Tak, Twilen, w końcu zapamiętałam. Zobaczmy tu, co mamy. Wydajność, podmiana, nie? Czy my potrzebujemy jedno na energię? To jest za 100. A pokaż ty mnie, stary, co ty masz za te ulepszenia? O, tutaj nic nie mamy kupione prawie, że. Zadawaj moc blasku. A, to... to my w sensie ulepszamy sobie, mam rozumieć, kamienie, tak? To ja na razie nie chcę wejść, dawaj tu. Nie, tu pierwsze to są kamienie. Dobra, ja sobie na razie go odpuszczę. Czekaj sobie, Tamasz, ja będę miała na ciebie ochotę tutaj się dogadywać. O, teraz nie ma tutaj kolców, ja nie muszę się tutaj męczyć. Wcześniej się tak obijałam o to wszystko, że masakra. Dobra, nie, tutaj nie chcemy. Ale z Oprem sobie jeszcze pogadam. Tak, pokaż, czy masz coś taniego. Nic nie masz już taniego. Dobra, no to nic, to my idziemy tam, gdzie nas niesie. Chociaż jeszcze, wiecie co, ja zajrzę tylko o tutaj do Stuleja. Czy ty masz jakieś coś?
Bo tamten, pamiętacie, on nam mówił. Tak, tutaj ten opiekun drzew. O, tu właśnie on jest. To od razu to też sobie zróbmy. No i idziemy do ciemności. Zobaczymy, jak tam teraz nam będzie. O, chodź. Mam ci do powiedzenia tu. No dobra, jeszcze coś się z tobą mogę? Dobrze, ty zostajesz, bo już pamiętam. To nasiona, ja się zastanawiam, czy właśnie Stulej nie będzie mógł czegoś z nim zrobić. No ale dobra, my wracamy tutaj, gdzie nasze miejsce i idziemy dalej w prawo. A, i jeszcze znalazłam ostatnio Lupo, on gdzieś się tam szlaja i on sprzedaje mapy na te nasze punkty, wszystkie energie i tak dalej, nie? Ale to jeszcze się ogarnie. Dobrze, mapa. My musimy się dostać tu, czyli próbujemy teraz na prawo. Ja mam to... Teraz, wyłącz na chwilę. Wyłącz, bo tak, po pierwsze, ja sobie muszę tutaj ustalić to, co ja chcę. Ja chcę piorun. Albo iskrę i dajmy sobie... właśnie, to potrójne mamy. Dobra, to tak, zapisz się tu, odbudujemy sobie wszystko i idziemy, zobaczymy, co tam... No akurat nie to chciałam, ale dobra. A gdzie mnie to... Teraz, bo my chyba musimy iść... Dobra, teleportować się. Doszliśmy tu, ale tu jako tako ja przejścia chwilowo nie widzę, chyba że tędy będziemy musieli iść. Zaraz, ja sobie tutaj... Tak, bo to jest z drugiej strony, widzicie? Dobra, śmigaj tam. Już wiem, którędy mamy iść. Czyli musimy zejść tędy i tędy się dostawać. Dobra, zapisz się, bo trzeba sobie odbudować nasze kryształki. Nie, tylko ry. Dobra, zdążyłam. Nie wiem, jakim cudem, ale udało nam się zdążyć. Tu powiedzmy jest w miarę bezpiecznie. Gdzie jestem? Ja muszę iść, słuchajcie, tak, lezę nie tą stroną, co trzeba. Ja muszę patrzeć ciągle na mapę, bo inaczej nie to. Inaczej to będzie wiocha i rozpacz. Dobra. Musimy zejść jeszcze niżej. Tędy aż, dobra. Teraz chyba idę dobrze. Ale tu też jest zamknięte, czyli my musimy aż tędy przeleść? No to by wychodziło, bo jak inaczej? Jak to wszystko od tej strony jest pozamykane. Dobra, złaźmy sobie tu, zobaczmy co tu dają dobrego albo i niedobrego. Dobra, tu jest bezpiecznie. Tak, musimy próbować chyba tędy. Wypad żuki. I inne parszystwa. Dobra, jestem tu. Tędy jest, patrzcie, przejście. Ja go wcześniej nie widziałam. I tak, tutaj... Tam na górze coś będzie. Ale myślę, że to może później. Chodźmy na dół. Okej. Okay. Musimy pamiętać o zbieraniu tych niebieskich kryształków, ze względu na to, że te niebieskie kryształki nam zasilają nasze światło. A jednakże ja bym nie chciała go tutaj stracić. Dobra, tu. Teraz jestem tu, tak.
Okej, okay, tu więcej tego mamy. Tam jest super nasz pająk ulubiony. Nara. To też umarło z wrażenia, bardzo dobrze. Przejdźmy sobie to od razu, wiecie co? Zbierzmy. Czy zbierzmy? A moje światło ich zabije, zauważyliście? O! Tajemnicze nasiono. Fajnie, że to zebraliśmy. Dobra, i mamy teraz przejście. Zróbmy sobie tak. Dobra, fajno. A jak ja bym zrobiła... Nie, ty spadaj. Ty mi nie jesteś potrzebny. Aha, tam go nie złapię, okej. Okay. Dziwne. No, ale stąd złapię. Zaraz, jestem tu. A to chyba tylko mi jest potrzebne do tego... I do niczego więcej na chwilę obecną. A, jeszcze tu możemy. Dobra, daj, bo tutaj się nie przydasz. Okej. Okay. No co ty, Ori, robisz? Mam za wielkie paluchy. Jesteśmy tu. Okej. Okay. Wiecie co, ja sobie od razu zrobię. Dobra. Dobra, przejście mamy. Mamy wszystkie przejścia, które potrzebujemy. Teraz jest to... Aha, jeszcze nie jest zejście w dół. Ale Ori struchlał, naprawdę. Zresztą ja też. Czasem sam wyłączył tą naszą moc? Bo tak. Wiecie co, tak mi się to nie podoba, że aż zamilkłam, naprawdę. Ej, bez żadnych mi tu takich. Wypad. Jeszcze mi pauza się włączyła. Proszę mnie tu nie atakować, wypad stąd. Dobra, coś ci się tam stało? Ja się cieszę, że ci się stało. Nie, ja was tu nie... Ja tu was nie chciała. Jezu, te pająki łażą po suficie, zauważyliście? Chyba nasza pajęczyca została wścieklizny i to wielkiej. Ej, ale to jak którędy mam? Że w drugą stronę. Dobra, widzę. Od tego, o! Okej, dobra. Weź się, pajęczaku, stąd! Zabieraj się stąd! Nie, bez koleżków mnie tutaj. Wypad mnie stąd. Panowie kolegowie, wypad. Ty też. Jest niemożliwe. Masz w ten pusty łeb. Masz.
Ja bym chciała, że wiesz co, żebyś ty była bliżej. Teraz jeszcze to muszę zbijać. Już? Wow. Ale powiem wam, że no, grube to było, jak ona tak szalała. Jest nasz ognik. Bardzo dobrze. Mniejsze pająki wylazły. Ona żyje! Nie zabiliśmy jej. Czyli upiekliśmy dwie pieczenie na nim ognie. Odzyskaliśmy ognika. I ocaliliśmy panieczą matkę. Jest mi tak szkoda, kół. Naprawdę, cieszę się, że udało się ją pokonać. Dobrze, dziękuję. I że słuchajcie, teraz wiecie, tutaj jest dobrze. Myślę, że tu jest dobrze. Tak patrzę, czy jest tu miejsce, gdzie nie byłam. Tutaj nie byłam. Możemy sobie tam przejść, zobaczyć, co tam jest. Może jaka, wiecie, Gorlecka Ruda czy coś. I kolejne, gdzie bym chyba iść, to wydaje mi się, że chciałabym chyba iść do Misia. Zaraz zobaczymy, przekonamy się. A na razie sobie zejdźmy tam. I patrzcie, tak, to nas bije, oczywiście, że nas to bije. Czym ty mnie tu jedziesz? Nie ma tu już ciemności. No, co najważniejsze, nie ma ciemności. Dobra, czyli musimy zejść tu. Dobre jest to, że nie muszę już teraz właśnie martwić się o ciemność i że nie biją nas tamte inne pająki. No te to nas biją, ale chodzi mi o tamte... Te czarne, co mi się nie podobały, co pełzały. Dobra, możemy sobie zejść tu. Tak, ale pierdy to musiały zostać. Dobra, mamy 700 expo. To expo może się nam na coś zdać. O, tutaj nas, tak? Tak, tu nas nie było. Dokładnie tutaj nas nie było. Zobaczmy, co nam tutaj dają. Patrzcie, mogliśmy... O, Moki! Co ty tu robisz? Stary, tak po ciemku? To znaczy, co ciemku? Już nie ma ciemku. No dobra, ale w sumie ty teraz już nam nie jesteś potrzebny, ale prowadzisz nas dołem. Może ja nie chcę iść dołem, idę tędy. Ten Moki, no zastanawiający jest, co on tu robi. Czy ja tu mogę się... Tak, ja od tego mogę się odbijać. Mamy zdrówko. Aha, nie z tej strony, słuchajcie. Aha, czyli mogę iść tędy. Czy tu ta woda będzie mi bić? Nie, woda mnie nie będzie bić. Tych bardzo nie lubię. Gamonic. To sobie wezmę, bo może mi się przydać. Co my tu mamy? A ty mnie... A dlaczego ty mnie tak? Tak nie wolno! O! Bardzo dobrze. Jeszcze jedno się przyda, bo tego mamy chyba troszkę mniej niż tamtego.
Myślałam, że tam to będzie, wiecie, czymś pluło i ja będę mogła tego pluja sobie, wiecie... O, właśnie tak, go zabić. Bo tak też i można. Ale dobra, skoro on tutaj grzecznie siedzi, to niech siedzi. A tu. O, mamy wajchę. Wajcha nam coś zrobi pewnie. Przejście otworzyło, bardzo dobrze. Nie trzeba będzie leść naokoło teraz. Nie, w ogóle będziemy mogli tutaj wleść. Zacznijmy od tego. Dobra, Ori, spadaj w dół. Można spadać do góry w Australii. Jakbyście się ze mnie śmieli w tym momencie, że jak można spadać w dół. W górę. Można. Ała. Nie tak to miało wyglądać. Teraz pytanko. Dobra, tu mamy dość. Ale, bo ja widziałam, że... Jakby tu coś było. Że zaistej coś jest. Nie wiem. Kiedyś się może o tym przekonam. Dobrze, wyleźliśmy. To sobie mogę od razu otworzyć. Super. A, tu jest wyścig. Nie, to jest siedlisko. A, spróbujmy. Czego by nie. To się nazywa zwrot do nadawcy, wiecie? Nie, pierdów my nie lubimy. Wypad. W drugą? Nie w tą? No jeszcze raz. Nie już się, tylko chodź. Dobra, dostał szyjkę, bardzo ładnie. A ciebie nie lubię. Nie trafiłam. Oj, wy mnie tu za mocno okładacie, starzy, wiecie? Dobra, bo ja tu zaraz zejdę. Przez te wszystkie pająki i inne stworzenia. Sio. Czemu mi się opuszczasz, jak nie należysz do opuszczania się w tym momencie? Widzicie, jaki podły? Dobra, tamten szedł, jeszcze tylko ty. Jeszcze kolega? Teraz, bo ten to nie wiem, czym bije, ale nie chcę, żeby tym bił. Dobra, skończyło się, bo miałam już sobie przełączać na regenerację, wiecie? Dobra, co dostaliśmy? Ulepszenie na kamień, dobrze. Możemy jeszcze jeden kamień sobie zmontować, dajmy... Iskry, nie. To nie. Dobra, dajmy na razie to. Dobrze, czyli co? Czyli tutaj wszystko już? Chyba wszystko. Jeszcze tutaj mamy miejsce, patrzcie. To... Patrzę, skąd ja bym miała najbliżej, wiecie? Najbliżej chyba stąd. To dobra, chodźmy sobie tu, jeszcze raz się z tym cofniemy. No dzisiaj akurat ta studnia bardzo popularna jest, jak widać. No. I co? I pewnie tędy lecimy. A, nie oberwałam na koniec. Tylko wiecie co? Byłoby dobre. Ja wam powiem, co by było dobre, jak ja się stąd wydostanę. Ilu was tu jeszcze? Na miłość boskę! Nie, jeszcze pierd! Jezu, to... Nie! Chwila, tu będę chwilę bezpieczna. Chwilę, sekundę poproszę. Dobra, już mogę iść. Przecież tutaj z wami jakiegoś szaleju idzie dostać. Dobra, jestem tu. Jestem blisko. Tak. Umrzyj. I odeksp. Co, ja bym coś może kupiła na kolejny odcinek. A ty co zostałeś? Na jutro? O, tu patrzcie, jest teraz woda, w której ja mogę pływać. Zobaczmy, co tu dają, bo tu mnie chyba nie było. Pokażcie. No oczywiście, że mnie nie było. To jest wszystko podwodne.
Daj mnie spokój. Patrzcie, to jest tak dość ciemno. To mam nadzieję, że się opłaci. Ja pewnie dostanę gorlecką rudę i tyle. Nie, jest? Nie, kula... Ała, bo się zagapiłam! Ogniwo energii, dobra. Zaraz, bo ja się muszę zregenerować. A ty przestań tu pluć! No. Kolejnego ognika mogłam wypuścić, który za wiele mi tu nie daje. No ale dobra. Byliśmy tu, przeszliśmy to, bardzo dobrze, to sobie odteguję. I teraz tak. To jest wola ogników. Tak, tu im... nie, zaraz, chwila. A, to jest od tego, dobra, już czaję. Tamto nie. To jest od Kwoloka. Dobrze. To my teraz musimy się udać do... Tu bodajże. Dobrze, to budujemy nowy dom. To jest... Tak, ośnieżone. To tutaj będzie. Czyli możemy się tepnąć do tej studni i podejść tam do misia. Sobie zaraz pójdziemy, misia odwiedzimy. Ty mnie tam nie paskudź, ty zachowaj to dla siebie, tak ci powiem. Dobrze, my dla ciebie nic nie mamy. Tutaj mamy, wiecie co, mamy parę rzeczy. A czekajcie, ja to dzikie nasiono znalazłam, jak ja bym je dała Stulejowi? Może ten stuletni bober coś z tym zrobi. A właśnie, jeszcze taka sprawa, chwila. To. O. Gdzie ja dolecę? Do tego Mokiego. Co tam, stary, mi powiesz? Dobrze. Ty i twoje upiększanie. O. Dziękuję. Coś tu jeszcze jest? Jeszcze coś tu jest, patrzcie. Tutaj nic nie ma. O. Dziękuję. O, i kule mocy jeszcze staliśmy. Bardzo dobrze. No to dzisiaj nam się trochę poszczęściło z tymi wszystkimi kulami. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Jak patrzę, że my do tego misia dzisiaj nie dotrzemy, jak ja zacznę tutaj to wszystko zwiedzać. Kolejny Moki. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu dają. A ty, stary, co? Oj, ten cały wrzasko, krzyk. Nie. Nie lubimy. Jak tu elegancko. Zupa, mówisz? O, dzień dobry. A, torba ziół! O, przynieśliśmy, fajnie. Pikantna zupa. I komu my to mamy oddać? Tam jest jakiś gościu do oddania. O, i tu się zaczynają, słuchajcie, lodowe tereny. Tu jest ostoja Baura. A czy ja myślałam, że możemy tutaj od strony misia dojść? Bo tutaj wiem też, ale... Ogrody na pola... Nie wiem właśnie. Wiecie co, to sprawimy w kolejnym odcinku. Chodźmy jeszcze na sekundę, na szybko do tego naszego Stuleja i on będzie zadowolony. Dobrze, tylko tak, tu sobie spadnijmy. Siema, przyszłam do ciebie. O, patrzcie, mamy tutaj dwie rzeczy, które możemy zakończyć. Bardzo dobrze.
O, jak fajnie, że te świecące do wybijania się zrobiły. Mi się one podobają. Poza tym, że są bardzo praktyczne, to mi się podobają. Dobra, chodź, mam jeszcze jedno dla ciebie. Fajne jest to, że robimy, słuchajcie, główną fabułę, a przy okazji zbiera się takie rzeczy i możemy dzięki temu właśnie ulepszać te wioski. A co za umiejka będzie? Wykopamy umiejkę. I patrzcie, będziemy mieli tutaj jeszcze trzy. Dobra, ale to w trakcie pewnie się znajdzie. Dobra, o! Nie możemy do chaty wejść? Myślałem, że będziemy mogli. Tu? Dobrze, on niech się obawia, ale tutaj gdzieś mi on zasadził przecież drzewo, tak? Dobra, zejdźmy jeszcze, bo ja bym chciała porozmawiać z tym. Nie, z tobą nie chcę. Chcę porozmawiać z... Oj, ten od Gorleckiej Rudy. Masz, bo ja chyba zupę ci przyniosłam. No, mamy ognika. Gorlecką Rudę mamy ten. Aha, czyli ty nie chcesz z nami. Kto chciał zupę? Tu rodzina w komplecie. A co tu ten pająk robi? Co to za pająk tu jest? I gdzie się podziało moje drzewo? Nie wiem, gdzie on to drzewo posadził. A, tu jest moje drzewo. Daj. O, jest ten przyszedł. Tiki? Chyba tak się nazywa. Co dostałam? Światło przodków. Napełnia cię mocą. Wszystkie takie zadają. O, mi się to podoba. Panie Ki. O. Dobrze, cieszę się, że tobie mogłam pomóc. Bardzo się cieszę. Dobra, ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.